Muszę przyznać, że wynik okazał się dla mnie zaskakujący, dlatego zdecydowałem się również na pomiar drugiej próbki. Wyniki okazały się dostarczyć jeszcze większego zaskoczenia. Witam w kolejnym odcinku na kanale R2D. Ten odcinek jest wyjątkowy z trzech powodów. Pierwszy, sprawdzamy jak zmieniła się lepkość oleju silnikowego w hybrydzie. Po drugie, pierwszy raz badamy próbkę podesłaną przez widza. I trzeci powód, pierwszy raz sprawdzamy olej silnikowy w tak niskiej klasie lepkościowej jak 0W16. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Na początku rozpakujmy wspólnie przesyłkę. Próbki oleju podesłał pan Radosław, który od nowości ma Toyota Corolla 2.0 hybrydę. W przesyłce są trzy próbki. Próbka pierwsza olej nowy, próbka druga olej przepracowany po dystansie 5100 km. Jest to drugi olej w tym silniku. Próbka trzecia olej przepracowany po dystansie 980 km. I jest to trzeci olej w tym silniku. Cały czas ten olej jest w trakcie eksploatacji. Warto dodać, że fabryczny olej wymieniono w tym samochodzie przy przebiegu 4470 km. Nadmienię tutaj, że napisałem do pana Radosława, że to czy będę badał próbkę numer 3 po takim małym przebiegu uzależniam od tego, co wyjdzie dla próbki numer 2. Na starcie założyłem, że zmiany będą symboliczne dla tak niskich przebiegów. W ramach dodatkowych kroków przeprowadźmy prosty, szybki test bibułowy celem porównania naszych olejów z punktu widzenia wizualnych zmian. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Zaznaczę jeszcze raz, że badaniu poddawana jest hybryda Toyota Corolla z silnikiem 2.0, 152 koni mechanicznych z filtrem cząstek stałych, próbki pobrane w listopadzie w 2022 roku. Pan Radosław napisał do mnie, że olej, który wybrał, to Eurol Evolens 0W16, nowy produkt tego producenta, wprowadzony do sprzedaży w 2022 roku. Komentarz do eksploatacji. Właściciel pojazdu użytkuje swoją hybrydę głównie na terenie miasta. Krótkie odcinki do 10 km z bardzo delikatną nogą na pedale gazu. Dwa razy w tygodniu jest w podróży służbowej około 200-300 km, prędkość do 120 km na godzinę. Silnik spalinowy często jest wyłączany po odpuszczeniu gazu. Dystans około 1 km pokonuje na elektryku, głównie w mieście. Kierowca przejechał na tym oleju 5100 km, zdecydował się na wymianę i zaaplikowanie tego samego świeżego oleju. Przejechał już na kolejnym Eurolu 980 km, pobrał próbkę i również podesłał do badań. Z dodatkowych informacji wiemy, że w pierwszym okresie na oryginalnym oleju Toyoty przybyło 0,5 cm ponad stan na miarce. Natomiast dla aktualnych próbek pan Radosław nie obserwuje tego zjawiska. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru lepkościowego. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca: 37,4 w temperaturze 40 stopni oraz 7,2 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 161. Znamy wyniki dla oleju świeżego, możemy je skonfrontować z deklaracją producenta oleju. Widzimy, że wartości pokrywają się ze sobą. Czas na odkrycie kart. Aplikujemy do lepkościomierza olej przepracowany. Najpierw pierwsza próbka po 5100 km.
Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 31,4 mm2 przez sekundę. W ramach przypomnienia jednostkę podam, w 100 stopniach Celsjusza 6,5, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 165, a to oznacza, że odnotowujemy zmianę lepkości przekraczającą 16% w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz blisko 11% spadek lepkości w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Muszę przyznać, że wynik okazał się dla mnie zaskakujący, dlatego zdecydowałem się również na pomiar drugiej próbki. Wyniki okazały się dostarczyć jeszcze większego zaskoczenia. Po niespełna 1000 km lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 30,2, w 100 stopniach Celsjusza 6,3, wskaźnik lepkości 166, a to oznacza, że otrzymujemy jeszcze większe spadki po zdecydowanie mniejszym przebiegu. Kontrolnie wykonuję drugi pomiar dla oleju świeżego. Zbliżone wyniki jak dla pierwszego pomiaru, zatem otrzymuję potwierdzenie, że pomiary realizowane są w sposób prawidłowy. Wniosek dla otrzymanych wyników jest następujący. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych możemy stwierdzić, że połączenie tego konkretnego oleju z tą jednostką napędową to nie jest najlepsze rozwiązanie. Kluczowa sprawa w takiej sytuacji to weryfikacja, czy problem jest po stronie silnika, czy po stronie oleju. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli jesteś zainteresowany pomiarem swojego oleju, to zapraszam do kontaktu mailowego. Znajdziesz go w opisie filmu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!